Panie Karolu, jak zdrówko? Dobrze. Ciężko, ale dobrze. Kryzys łapie, czy jeszcze przed tobą? Nie, no myślę, że już po. Już po? Myślę, że tak. No, wczoraj było mocniej, ale jest okej. Okay. Nie, no, jest najgorzej. Po co takie rzeczy? Zostałem poradny. Ze wzrokiem. Zobacz, pracuje cały czas. No, od wczoraj mam taką parę. Jak wylega do oddania, to Panowie, ostatni śpiewa, tak? Czyli dwie kolejki, możecie, te dwie kolejki mogą iść osobno. Trzeba podbiec do piątki, rzucić piłką w poprzeczkę i trafić głową w poprzeczkę. Ale tutaj już żonglują, czy tu sobie nie, idę, podchodzę? Idziesz, a, tak jak ostatnio, tak? Okej. Okay. Tylko trafiasz nie do bramki, tylko w poprzeczkę. Ajaj. Nie czekałeś do ostatniej chwili jak ostatnio. Nie no, teraz już za duża presja. Jakie jest linie? Masiu, kto do śpiewania? Ja nie, ja jeszcze nie wiem, trzech ostatnich chyba. No ale kto? No ja się pytam. Kogo typuję? No. Kacper Chodyna. Liczę, że będzie śpiewał. Sławin. DJ Sławik. Mam nadzieję, że Kuszti to coś zaśpiewa. Tak! Ty przeszkadzasz, chryta. Dobra, dobra, dobra. Nie ma. Na drzewie utknęła. 2 minuty. Brawo. Ja mam już piosenkę na to. Nie no, Krzychu Golonka by się nie powstydził. Pozdrawiam. Była presja, Kuba? Żeby się coś działo, nie? Emocje, no tak, że jak każdy by szybko trafił, to przecież dostać. Racja, chciałem dodać pikanterii temu konkursowi troszeczkę. Racja. Panowie, do morza. Pieniu już repertuar w głowie układam. Coraz mniej ludzi. Nie, no to pomęczy jest trochę, nie? Tak. Głowa mnie bardzo, wiesz? Bo
No, ja tak szybko nagram to nogą spoko, ale w sumie jest dobra strona, można iść tego. No ja już dla tego mówię. Ignat, masz internet? Mam. Jaką ty piosenkę? Weekend, ona tu jest, tańczy tam. Ona tańczy Skupala. Dla mnie chyba, tak? Tak, ona tu jest. Ona tu tańczy dla mnie. Nareszcie coś mocnego. Dziękuję. Wybrzmi w autokarze. Mocny repertuar. Zajmali mi buty chyba. Za kolak. Na mikrofonie. Aleks, podaj mi tam te... Co? No, ciebie nie proszę, lepiej jesteś. A zamierzasz być ludzie takim spokojnym artystą, czy takim, co porywa tłumy i wszyscy klaszczą i się bawią? Zobaczymy w autobusie. Bo szczerze sam nie wiem. Znaczy spokojnie, ale zobaczymy. Dobra, pożyczę ci powodzonka. Dzięki. Witam, nazywam się Daniel i zaśpiewam taką jedną fajną piosenkę. Gośko! Przestań się drzeć! Ja to serial! Jakiś wariat z harmonią na dole! Cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano? Cześć! Piosenkę ci napisałem! Zadzwoniłem w środku lata, choć minęły już 2 lata, ty nadal nie odzywasz się. Dziś ten list ci napisałem, lato zbliża się, więc chciałem powtórzyć tobie jeszcze raz to, co wtedy. Zawsze z tobą chciałbym być przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być, kochaj mnie za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Zawsze z tobą chciałbym być, kochaj za lato. Zawsze z tobą chciałbym być, kochaj mnie za to. Zawsze z tobą chciałbym być, tylko we dwoje. Zawsze z tobą chciałbym być. Słuchajcie, zacznijmy troszeczkę wcześniej i też, tak jak wam powiedziałem, te spotkania są spotkaniami krótkimi. One mają na celu po prostu to, żebyście przez te 10-15 minut wykazali się taką mocniejszą koncentracją, żebyście troszeczkę zapoznali się z tym, co wam chcę przedstawić. Jak zwykle bardzo mile widzę dyskusję, jakąś waszą aktywność, bo wtedy wiem, że słuchacie, wtedy wiem, że wszystko rozumiecie. A dodatkowo, słuchajcie, za każdym razem chciałbym, żebyście wiedzieli, że to wszystko jest złożone w jedną całość. Że z jednego spotkania wynika kolejne spotkanie i te spotkania są przeplatane. Raz mamy bardziej taką formę troszeczkę spotkania, gdzie chcę wam coś pokazać, chcę z wami o czymś porozmawiać, a czasami mamy formę ćwiczeń, zadań, gier. Wiecie też dobrze, że te wszystkie zjawiska psychologiczne są obserwowane w trakcie treningu, w trakcie meczu. Już z częścią z was rozmawiałem o tym, no właśnie w jaki sposób można zanalizować mecz pod kątem takim psychologicznym. Pamiętacie, mówiliśmy o takich 6 umiejętnościach, na które ja szczególnie zwracam uwagę w pracy. Pamiętacie, co to było? Się układało w takie 2 skróty. O, no. Minus, tak? Ok, super. Czyli koncentracja, opanowanie, pewność siebie, nastawienie, odpowiedź, czyli reakcja, tak, i zaangażowanie jest to proces zaangażowania. Takimi rzeczami, które osłabiają wasz poziom uwagi, jest takie na przykład nastawienie negatywne. Możecie po tym rozumieć to, że do jakiegoś meczu można podchodzić negatywnie, prawda, nie wiem, albo się go bać, albo po prostu gdzieś kalkulować swoje szanse na wygraną. Skupienie na upływającym czasie, o tym już też powiedzieliśmy, irytacja po popełnionym błędzie. Szczególnie na siebie, tak? To też nie pomaga, bardzo przeszkadza. Niesłuchanie poleceń, tak? Jakby to, że po prostu gdzieś jesteśmy tak się nie skupieni na emocjach, że nie słyszymy też tego, co mówi czy podpowiada kolega. Brak wyciągania wniosków, myślenie tylko o przeszłości. Oczywiście emocje takie jak złość, strach,
też na pewno nie pomagają w lepszej koncentracji. Czasami słuchajcie, też taka nieuzasadniona zmiana planów, taktyki i też zakładanie to, że nie ma się szans, prawda? To są jakieś takie rzeczy, które na pewno nie pomagają. To taka też ważna rzecz, żeby wchodzić na ten jak najwyższy poziom uwagi. Jest to rzecz, o której sobie porozmawiamy już niedługo, ale też tak stopniowo, bo nie chcę robić z Wami wszystkiego naraz, tylko po prostu stopniowo Was do tego wprowadzać, oswajać Was z tym. I jednocześnie bardzo mi byłoby miło, jeśli faktycznie te wszystkie rzeczy, o których mówimy, znajdą się w Waszym takim warsztacie. Na kogo czekamy, Łukasz? Powiedz. Nie wiem. No co będzie zaraz robione? Z jakim portalem? Jak się nazywa ten portal? Kanał sportowy. Patryk, potwierdzasz? Jak wrażenia przed? Nie mogę się doczekać. Nie może się doczekać, zwłaszcza, że to jest mała obsówka. A, tak. Nie mogą się spóźniać, co nie? Patryk, nie przystoi im ogólnie. Patryk skupiony, dowiedział się, że jest quiz i teraz sprawdza. Czyta encyklopedię Ligi Tureckiej. Uczę się. Tureckiego nie uczę. No dobra, panowie, to zobaczymy, jak wam pójdzie. Ja trzymam za was kciuki, mam nadzieję, że będziecie czołówce klasyfikacji z powodzonką. Dziękujemy. Różne tam materiały kręcimy do tego, do kanału sportowego, no i tam pojedynczo jakoś będziemy sobie wrzucać, nie? Pewnie wymieszamy z jakimś innym. No jest to ciężkie na pewno, no ale wiemy, po co tu przyjeżdżamy, żeby trenować dwa razy dziennie, raz dziennie w Lecce Marini i jakby jesteśmy skupieni na tym, żeby wykonać dobrą robotę i jak najlepiej przepracować obóz, ale jest to delikatnie mówiąc męczące się zajęcia. Jak poszło? Wydaje mi się, że okej. Pytania były trudne, ale znam odpowiedź. Stresik był, nie. Czy już jesteś stary wyga? Nie stresuję się. W którym tureckim klubie grał Roman Kocenski? Trabzonspor, Besiktas, Galatasaray czy Fenerbahce? Ale nie byli taki ostatnio jakoś kiedyś okres, że właśnie słabiej im szło. Ta Gabala dobrze w piłkę grała. Tak? No, tak w pierwszej połowie... A oni chyba z zagranicy nie dużo mają, nie? To tam jest ten Ferran Torres albo w Jagiellonii. No, bramkę nam strzelił. Okej. Okay. To tak chwileczkę fajnie operowali. I tak trochę pomyliśmy, ale... No nawet byliśmy na tym, na Lechu, to powiem wam, że tak jak na Gruzinów patrzyłem, to naprawdę piłkarsko mega dobrze. No. Pamiętam, nie wiem, za Cześćkę jeszcze był 21 grali z nami. Kurczę, oni technicznie to nas zjadali, mimo że tam naprawdę fajne pokolenie było, bo przecież na Euro pojechaliśmy, nie? Słabo. Niscy techniczni, oni zwinni przy tym. Ci też tacy byli, ci jazerowie. Tak, nie byli za wysocy, nie? Tylko tacy... Nogi nie odstawiali, nie? Parę, które było takie sytuacje. A nie, tam to strasznie osieczne, nie? Tam trzy karne chyba były. Tak. Ale no. Taka ścieżka co chwilę, nie? Tak. Tam te 10 minut. Jaka tam? Wszystko się udało? U nas? Tak. Zawsze się udaje. Zobaczymy, jak będzie na montażu, bo to wiesz, tutaj się wydaje, że było miło, fajnie, a jeszcze wszystko trzeba zmontować. Dobra, a powiedz jeszcze naszym kibicom, co was tutaj w ogóle dzisiaj sprowadzało? W jakim celu nas odwiedziliście? My takie materiały na luzie robimy. Staramy się trochę przybliżyć naszym widzom, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zgrupowanie, jeżeli chodzi o wolny czas. Trochę bardziej tak zakulisowo, chociaż wiadomo, no nigdy nie będziemy telewizją klubową, a to już akurat wasze zadanie. Okej. Okay. Oprócz Zagłębia Lubin, jakie jeszcze kluby macie? Oj, wiesz co, praktycznie wszędzie jeździmy. Ten grafik mieliśmy bardzo napięty. Wczoraj w czwartek to tak naprawdę od rana gdzieś jeździliśmy. Jutro do Marka Papszuna jedziemy, do Piotra Nowaka znowu go odwiedzić. Zobaczycie, jak sobie będzie radził z tymi kapslami kanału sportowego w Jagiellonii. Nie tylko w teorii, a w praktyce. Z Dariuszem Banasikiem chyba jutro jesteśmy umówieni. Także jeszcze też cały czas na bieżąco dużo się klaruje. Dobra, to jak mówisz, że napięty harmonogram, także nie zatrzymuję was już. Trzymajcie się, dzięki wielkie za pomoc. Pa. Pozdrawiam, trzymajcie się.